Jestem tutaj z siostrą Chmielewską i za nami widzicie instalację fotowoltaiczną, którą wspólnie wybudowaliśmy, bo to 3 lata temu ją wspólnie wybudowaliśmy z zaangażowania i Brewy, ale masy partnerów i też darczyńców, którzy wpłacili na zbiórkę. I zapytam się siostry, jak duże to jest odciążenie dla waszego budżetu? To jest ogromne odciążenie. Do tej instalacji podłączony jest taki spory dom dla ludzi bezdomnych, ale także szereg mniejszych domków, w których mieszkają też ludzie bezdomni. W tej chwili niektóre domki zajęte są przez rodziny uchodźców. Są to rodziny, które albo same są niepełnosprawne, albo mają niepełnosprawne dzieci. No, my jesteśmy zachwyceni, ponieważ rachunki, jakie płacimy w tej chwili, mimo pralek, zmywarek do naczyń, oświetlenia oczywiście, wszelkich sprzętów, piekarników elektrycznych w niektórych domkach rodziny mają. To są po prostu rachunki śladowe. Ostatnio zapłaciłam 190 zł za to wszystko. No to jest nic. Dla nas to jest ogromna oszczędność i wielka wdzięczność dla tych wszystkich. Przede wszystkim dla firmy Brewa, ale także dla tych, którzy się przyczynili. Bo my nie mamy żadnych dotacji. My utrzymujemy te domy z tego, co ludzie nam dadzą, jak nas wesprą. No i oczywiście, jeśli mieszkańcy mają jakieś pieniądze, to też dokładają się do utrzymania, ale to przeważnie są niewielkie pieniądze albo wcale. Ile tych domów w tej chwili utrzymujecie? Czy prowadzicie? W tej chwili prowadzimy 9 domów dla ludzi bezdomnych. 9 domów. No i za moment jedziemy i dlatego tutaj jestem, bo jedziemy do Jankowic, bo siostra przysłała tam rachunki, no to miesięcznie to nie jest 190 zł, tylko to jest parę tysięcy. Parę tysięcy, czyli w skali roku to jest kilkadziesiąt tysięcy, tak, bo tak. To jest po 50 tysięcy, więc sprawdzimy, co tam jest potrzebne i liczymy na waszą hojność. Właśnie psy się dołączają do... szczekają o pomoc, więc bardzo jeszcze raz wam dziękuję za waszą pomoc. Duża sprawa, więc będziemy prowadzili kolejną zbiórkę, żebyście i liczymy na wasze zaangażowanie. A my będziemy wdzięczni, bo pieniądze, które zaoszczędzimy, możemy wtedy wydać na bardzo konkretną pomoc ludziom, którzy są rzeczywiście w bardzo trudnej sytuacji. Tak, tutaj mieszkają ludzie bezdomni, uciekinierowie, uchodźcy, tak? Uchodźcy z Ukrainy, samotne mamy, samotne rodzice. A tam w tamtym domu, o którym w tej chwili chcielibyśmy założyć fotowoltaikę, to są ludzie bezdomni, starzy, chorzy, niepełnosprawni. Także to jest ogromna wykluczenie potrzeba. Z systemu kompletnie troszkę. Wykluczenie z systemu i nikomu nie potrzebny. Więc przeciętny Kowalski, nie obrażając Kowalskiego, może przeciętny Borowiak, dostanie dotację Mój Prąd. My musimy zrobić dla siostry dotację Wasz Prąd dla siostry. Do zobaczenia. Do zobaczenia, dziękuję.